Po tragedii, do jakiej doszło w Sztawnie Zdroju, wielu mieszkańców Wałbrzycha wyczuliło się na problem starych drzew rosnących w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Zdaniem mieszkańców budynku przy ulicy Starachowickiej istnieje tam zagrożenie ze strony drzew i podziela je Urząd Miejski. Jednak wycinkę skutecznie wstrzymują właścicielka jedynego mieszkania i jej syn. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy budynku przy ulicy Starachowickiej 19, którzy obawiają się zagrożenia ze strony kilku drzew rosnących na terenie ich posesji. Niektóre z nich rosną bardzo blisko ścian budynku, inne na skarpie w bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie natomiast mają gałęzie sięgające obszaru dachu bądź wystają na teren drogi. Większość mieszkańców domaga się ich usunięcia. Konary są, mamy tu piwnicy. Wszystko wypycha drzewka. No, wypychali takie fundamenty. Ganek, no, już podniesiony jest tam ganek. Rury kanalizacyjne. Zwróciłem się do pana prezydenta miasta Wałbrzycha o usunięcie drzew przy budynku Starachowickiej 19, które zagrażają mieszkańcom tego budynku, zagrażają mojej posesji, czyli na Starachowickiej 40 i zagrażają tak samo osobom, pojazdom przemieszczającym się po tej ulicy, mając na przykład zdarzenie ze Sztawna Zdroju i z Kamiennej Góry. Otrzymałem odpowiedź 24 lipca, że została podjęta decyzja o wycince 8 drzew, czyli ta jednak moja skarga była zasadna. Z tą opinią nie zgadza się właścicielka jednego z mieszkań oraz jej syn, który je zamieszkuje. Oni jako jedyni nie wyrazili zgody na wycięcie drzew. Są to wiekowe drzewa i generalnie są zdrowe. Także pomysł tutaj sąsiadów, a szczególnie samozwańczego zarządcy o ewentualnej wycince tych drzew jest dla mnie absurdalną generalnie sprawą, niezgodną właściwie z prawem, gdyż drzewa nie zagrażają w ogóle bezpieczeństwu ani przechodniów, lokatorów, ani przechodniów nawet na ulicy. Nie zagrażają również konstrukcji budynku. Inspektor ochrony środowiska, który został sprowadzony przez sąsiadów, oznaczył drzewa ewentualnie do wycinki bez konsultacji tego z jakimś inspektorem nadzoru budowlanego, kimś, kto mógłby określić zagrożenie właśnie tych drzew dla konstrukcji budynku, tak jak powiedziałem. Osoba, która u nas zajmuje się wydawaniem czy przygotowaniem decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, jest fachowcem. Są to leśnicy, którzy mają staż i wykształcenie. Także osoba, działając na wniosek stron, przeprowadza wizję w terenie i ocenia, czy drzewa, które tam są, ze względu na stan zdrowotny lub kolizję z obiektami, zagrażają. W tym wypadku ta wizja potwierdziła konieczność zezwolenia usunięcia 7 drzew. Urzędnicy, wydając opinię o konieczności usunięcia drzew, pominęli jedną ważną kwestię. W przypadku małej wspólnoty mieszkaniowej, z jaką mamy do czynienia przy ulicy Starachowickiej 19, zgodę na wycinkę drzew wyrazić muszą wszyscy właściciele. Potwierdzają to pracownicy samorządowego kolegium odwoławczego, które cofnęło decyzję Urzędu Miejskiego na wniosek sprzeciwiającego się wycince Waldemara Drejowicza. Wiesław Sójka z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego przyznaje, że prawo jest w tym przypadku po stronie protestujących. Prawo własności tutaj ma decydujące znaczenie. Osoba, która się nie zgodziła, jest współwłaścicielem nieruchomości i to właśnie z tej nieruchomości powinny zostać te drzewa usunięte. Skoro jeden z właścicieli się nie zgodził, nie możemy wydać decyzji pozytywnej i tak to się skończyło, że uchylono tę decyzję bez zgody jednej osoby. Sam protestujący twierdzi, że początkowo o sprawie nie wiedział, ponieważ nikt ani jego, ani jego matki, która jest właścicielką mieszkania, nie poinformował. Nic nie było żadnej informacji do mnie ani do mojej mamy. Wszystko jest robione za plecami, gdyż no, spodziewa się tego ten lokator, który no, nie ukrywam. Ze mną żyje w takich stosunkach dość zimnych i wszystko robił za plecami. Pani bezwzględnie powiedziała, że nie wyraża zgody i nie będzie żadnego wycięcia. Żadne argumenty nie przekonują. Lokatorzy, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, zapowiadają, że nadal będą walczyć o wycięcie tych drzew i zgodnie z procedurami zgłosili sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czas jednak działa na ich niekorzyść. Należy rozwiązać tę sprawę jak najszybciej, bo okres wycinki drzew jest ograniczony czasem od
Do lutego. Od września do 15 lutego, bo później tak zwane gniazdowanie, i czyli ten, jeżeli w tym czasie ten nie zostanie przeprowadzona ta wycinka, to będzie sprawa przedłużona co najmniej o rok, a nie wiadomo, co może się stać z tymi, z ludźmi, którzy tutaj się przemieszczają. Napisaliśmy pismo, wszyscy współwłaściciele budynku, że w razie czego, jeśli zostanie zniszczone mienie tutaj współmieszkańców i włącznie tutaj sąsiadujących ludzi, nie ponosimy odpowiedzialność. Ponoszą tylko i wyłącznie pani wraz z pan synem Waldemarem Drojewiczem. Waldemar Drojewicz twierdzi, że jest gotów pójść na pewne ustępstwa, jeśli eksperci stwierdzą zagrożenie, ale na chwilę obecną on niebezpieczeństwa nie dostrzega. Tak naprawdę tu chodzi o to, że opadające liście w okresie jesiennym powodują po prostu nadmiar tutaj na trawnikach, które później tam lokatorzy muszą sobie zgarniać te liście. Właściwie nie muszą, ale nie chce im się. I to im tak naprawdę najbardziej przeszkadza. Drugim argumentem jeszcze było to, że ewentualnie spadające gałęzie mogą uszkodzić dach. Jeżeli naprawdę są takie gałęzie, które są gdzieś tam obumarłe i są powyżej dachu, nie widzę przeszkód technicznych, żeby to usunąć. Oczywiście, jeżeli jakikolwiek jest konkretny powód, ja nie jestem człowiekiem, który chce kolidować i chce wchodzić w jakieś po prostu blokady względem racji potrzebnych. Ale jeżeli coś jest absurdalne i chcą tu zrobić wycinkę, zrobić jak gdyby pustynię, no to dla mnie to jest nienormalne. Jak się okazuje, konflikt pomiędzy sąsiadami trwa od dawna i rozciąga się na wiele spraw. O tym, czy drzewa zostaną wycięte, zdecydować ma sąd. Jednak nawet jeśli uzna, że drzewa stanowią zagrożenie i należy je wyciąć, czy nie będzie wówczas za późno? Część lokatorów chce uciec od ewentualnej odpowiedzialności, ale wówczas prawo może być równie stanowcze.